Oblicz granicę ciągu. Nasz ciąg przedstawiony jest za pomocą ilorazu. W mianowniku mamy wielomian drugiego stopnia, natomiast w liczniku mamy sumę ciągu arytmetycznego. Zaczniemy od tego, aby tą sumę przedstawić za pomocą wielomianu. Proponuję, aby przepisać tą sumę. Mamy 2 plus 5 plus 8. I plus 3n minus 1. Zwróćmy uwagę, że między dwójką a piątką jest różnica 3. Między piątką a ósemką jest różnica 3. Czyli stale dodawane jest 3. Stąd wnioskujemy, że jest to ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Pierwszy wyraz tego ciągu to jest 2. Natomiast ostatni wyraz tego ciągu to jest 3n minus 1. Więc w liczniku mamy sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Wzór na sumę to jest a1 plus an przez 2 razy n. W tym wzorze a1 i an nie stanowią problemu. My wiemy, ile wynosi pierwszy wyraz, on wynosi 2, i wiemy, że ostatni wyraz to jest 3n minus 1. Problem stanowi n. To n mówi nam, ile tych wyrazów jest. Nie wiemy, czy rzeczywiście ich jest n. Musimy sprawdzić, ile ich jest. Ostatni wyraz został zapisany jako 3n 1. Spróbujmy nasze te trzy pierwsze wyrazy również w ten sam sposób rozpisać. Czyli dwójkę możemy zapisać jako 3 razy co minus 1. Widzimy, że to jest oczywiście 3 razy 1, tak? bo 3 razy 1 to jest 3, minus 1 daje z powrotem 2. Teraz rozpiszmy analogicznie piątkę. Czyli piątkę możemy rozpisać jako 3 razy co, minus 1, oczywiście razy 2, bo 3 razy 2 to jest 6, minus 1, z powrotem dostajemy 5. Rozpiszmy też tak ósemkę, czyli mamy 3 razy co, minus 1, i tu będziemy mieli 3. To jest 9 minus 1 daje nam sporo powrotem 8. Myślę, że wszyscy już zauważyli, że w zależności od tego, który to jest wyraz, taką też mamy tutaj liczbę zaznaczoną na czerwono. Czyli jeżeli to był wyraz pierwszy, to tu była jedynka. To był wyraz drugi, więc tu była dwójka. To był wyraz trzeci, więc tu jest trójka. Więc y y wyraz 3n minus 1 będzie n tym wyrazem tego ciągu. Co oznacza, że rzeczywiście tych wyrazów jest n. Podstawmy teraz nasze dane. Pod a1 wstawiamy dwójkę. Pod an wstawiamy 3n minus 1. W mianowniku mamy 2 i mnożymy to przez n. Czyli mamy 1 plus 3n przez 2 razy n. Możemy jeszcze wprowadzić to n do licznika, czyli mamy n plus 3n kwadrat przez 2. Podstawmy więc to wyrażenie do licznika, czyli dostaniemy. Pamiętamy, że dopóki wpisujemy n, limes musi być przepisywany, czyli mamy limes przy n zmierzającym do nieskończoności i w liczniku wstawiamy to wyrażenie. Ja proponuję może jeszcze, żeby każde z wyrażeń w liczniku podzielić przez tą dwójkę, czyli będziemy mieli n przez 2 dodać 3n kwadrat przez 2. I całość dzielimy przez nasz mianownik, czyli 1 druga n kwadrat minus 4n. Ponieważ stopień wielomianów w liczniku i w mianowniku wynosi 2, tutaj w najwyższej potędze mamy n do drugiej, tu również jest n do drugiej, to y, granica takiego ciągu przy n zmierzającym do nieskończoności jest równa ilorazowi współczynników stojących przy tej najwyższej potędze. Tu przy n do drugiej stoi 3 drugie, Natomiast tutaj przy N do 2 stoi 1 druga. No i możemy zamiast dzielić, pomnożyć przez odwrotność, czyli mamy 3 drugie razy 2 pierwsze. Dwójki nam się skracają, zostaje nam 3.